Moje uszanowanie. Z tej strony Aga Rogala. Pomagam rodzicom dogadać się ze sobą i ze swoimi dziećmi, a ten podcast jest zwłaszcza dla tych rodziców, ale nie tylko rodziców. Dla osób, które są w związkach i bardzo by chcieli, żeby te związki były wystarczająco dobre. Nie idealne, bo ideałów nie ma, ale wystarczająco dobre do tego, aby im to ładowało baterie na codzienność. W przypadku rodziców na tę codzienność rodzicielską również. Robię co mogę. Pomagam jak mogę. Na Instagramie, na Facebooku, tutaj w podcaście. W specjalnym podcaście dla moich patronów i niebawem w wielu jeszcze innych inicjatywach. Ale o tym będę Cię informować na bieżąco. Jeśli tylko zapiszesz się na mój newsletter, do którego link znajdziesz w opisie do tego podcastu i dasz się odwiedzać w swojej skrzynce mailowej, zazwyczaj co środę, z inspiracjami, z jakimiś informacjami o tym, co tam u mnie i co mogę Ci zaoferować, no właśnie w najbliższym czasie. A tymczasem dzisiejszy temat. Dzisiejszy temat, który jest dla mnie ultra ważny i wydaje mi się, że jest taką wiedzą podstawową. Dlaczego ten temat jest wiedzą podstawową? Dlaczego języki miłości miałyby być wiedzą podstawową? Jak tylko gdziekolwiek w internecie wspomnę o 5 językach miłości, o książce, którą popełnił Gary Chapman, 5 języków miłości, absolutnie koniecznie trzeba to w domu mieć, to odzywają się głosy, tak, tak, w ogóle bez tego to ani rusz, albo tak, to jest w ogóle związek w pigułce, albo o mój Boże, to zmieniło moje życie. Będę z Tobą szczera, moje życie też to trochę zmieniło, a na pewno je ułatwiło, wyjaśniło. Bo kiedy, i tutaj troszeczkę prywaty, kiedy ja odkryłam, albo nazwałam sobie ten język miłości mojego męża, to po pierwsze jeszcze lepiej zaczęłam odczytywać pewne jego zachowania jako dowody miłości. Po drugie, przestałam się jakby zżymać na to. W sensie takim, wiesz, jeżeli twój mąż albo twoja żona ma inny język miłości niż ty, co jest bardzo częstym przypadkiem, to jak nie masz w sobie takiej gotowości, wdzięczności, takiej otwartości na to, że to jest okej, to jak nie masz takiej wiedzy, że to jest okej, to możesz pozostawać w takim stanie takiego jakby niezadowolenia, takiego jakby przymusu ustępowania. Nie dostaję tego, co chcę i muszę się zadowolić ochłapem, kawałkiem, niepełnym tym, czego tak naprawdę potrzebuję. Nie kocha mnie tak naprawdę. Nie kocha mnie tak, jak ja chcę. Takie mi daje tutaj jakieś resztkówki. Ale jak zobaczysz w tych zachowaniach język miłości i zaczniesz wtedy dostrzegać jeszcze więcej dowodów na to, jak bardzo ktoś Ciebie kocha, ktoś, Twój mąż, Twoja żona, Twój partner, partnerka, bo będziesz odczytywać rzeczywistość w ten sposób, no to otwierają się naprawdę zupełnie inne drzwi do związku. To jest naprawdę pozytywna i potrzebna wiedza. Puk, puk, mała przerwa na ważną informację. Oprócz tego podcastu dostępnego dla wszystkich jest jeszcze jeden, bardzo specjalny, dla patronów i patronek, który jest odpowiedziami na zadawane przez nich pytania na Patronite. Zatem jeżeli jesteś patronem albo patronką, pobierz koniecznie aplikację Patronite Audio, znajdź mnie tam w wyszukiwarce i będziesz mieć wszystkie te odcinki, które są dostępne dla każdego oraz te odcinki dostępne tylko dla Ciebie. A jeżeli nie jesteś jeszcze moim patronem lub patronką, zapraszam Cię na Patronite, sprawdź mój profil Aga Rogala i przemyśl, może zechcesz zostać taką właśnie specjalną osobą w mojej historii zawodowej i korzystać z tych dodatkowych materiałów. Jeśli zdecydujesz się na to, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Tak czy inaczej, ogromnie się cieszę, że słuchasz tego podcastu. Dlaczego jeszcze 5 języków miłości to jest taka wiedza podstawowa? Wiesz, na pewno z łatwością wyobrazisz sobie sytuację, w której dajmy na to, jedna osoba w związku zarzuca drugiej osobie, że czuje się niekochana. Nie czuje się już kochana i czuje się niekochana. A ta druga osoba mówi, no na miłość boską, czego ty jeszcze chcesz? Żyły sobie wypruwam dla ciebie. No przecież, kurde, nie z nienawiści. To z miłości jest. Czemu tego nie widzisz? Czemu tego nie doceniasz?
Albo na przykład mówi, to jest taki tekst, który często jest, spada ze strony mężczyzn, nie, ale ze strony kobiet na przykład. No przecież zajmuję się twoimi dziećmi, naszymi dziećmi, nie śpię po nocach, robię wokół nich, wszystko jest na stole, ciepły obiad, jak wracasz. Co jeszcze jaśnie pan potrzebuje, żeby mu zrobić? Albo to w głowie tylko, ty byś się tylko chciał bzykać. Tak? I inaczej nie będziesz zadowolony. Nie doceniasz to, w ogóle tego, co ja daję. Rozumiesz? Strasznie fatalne nieporozumienia z tego mogą wyjść. Tu w ogóle, wiesz, ten komunikat ja specjalnie tak podkręciłam, bo z jednej strony okej, on jest bardzo z życia, a z drugiej strony, no nie ma tam mowy o tym, jakie uczucia za tym stoją. A bardzo jest o tym, jakie języki za tym stoją. Naprawdę. Jakie języki za tym stoją. My sobie w różny sposób okazujemy miłość. I analogicznie w różny sposób ją odczytujemy. Zazwyczaj, jeżeli mówimy, czy okazujemy miłość według jakiegoś języka, za chwilę naprawdę o nich ci opowiem, to w ten sam sposób jakby odczytujemy. Więc jeżeli na przykład moim językiem miłości będzie będą wyrażenia afirmatywne, zaraz ci o tym powiem, to będę oczekiwać od ciebie takich dowodów miłości. I jak się okaże, że mój mąż nie jest specjalnie błyskotliwy w tym względzie, lotny, albo nie za bardzo ma potrzebę takiego werbalnego opowiadania o tych moich fajnych cechach, o jakieś mówienie mi ciepłych rzeczy, zapewnienia mnie werbalnie, że mnie kocha, to będę rozczarowana, to będę przekonana, że mnie nie kocha, to będę miała poczucie, że ta miłość jest taka niepełna. Znaczy jest duże prawdopodobieństwo, że tak będzie. No chyba, że nauczy się coś więcej o tych językach. Jaki jest twój język miłości? Żeby się o tym dowiedzieć, polecam przeczytać ci tę książkę. Ale już teraz tak na wstępie mogę ci sprzedać taką wskazóweczkę. Dokończ sobie zdanie. Byłoby mniej rozwodów, gdyby ludzie... Gdyby ludzie co? Tutaj już możesz znaleźć wskazówkę, niepełną odpowiedź, ale wskazówkę, co jest dla ciebie dowodem miłości, a więc co jest dla ciebie językiem miłości. Zanim jeszcze kilka słów o tych poszczególnych pięciu językach miłości. Żeby zrobić sobie z tego dobrą lekcję, to potrzebujesz się otworzyć i nie bagatelizować języka tej drugiej osoby, nie uznawać, że jeden język jest na przykład w porządku, bo jest taki altruistyczny, czy jakiś taki, wiesz, taki albo taki życiowy na przykład, taki użyteczny, a drugi to jest w ogóle czysty egoizm czy egocentryzm. Musisz się, czy potrzebujesz się otworzyć, nie zawstydzać tej drugiej osoby, że to jest jej język, taki właśnie. Samemu też nie wpadać w zawstydzenie, kiedy dowiesz się, co jest dla ciebie ważne i się okaże, no na przykład, że to są miłe słowa. Nie? Okej. Pięć języków miłości. Ja nie będę próbowała tutaj streścić tej książki, bo po pierwsze, to już by pewnie zakrawało na jakieś, wiesz, takie niecałkiem legalne działania. Gdybym ci tutaj tak opowiedziała, że ty nie kupisz albo nie wypożyczysz sobie tej książki, a spokojnie w ogóle znajdziesz ją w antykwariacie, to ma chyba jakiś milion wznowień. I ja sama mam taki egzemplarz antykwariatowy. A po drugie, tak wyłuskam ci tylko kilka takich rzeczy, które w każdym z tych języków gdzieś mnie zatrzymują albo gdzieś zwróciłam uwagę, że to jest jakaś kwestia. O, nie? Jakaś kwestia. I tak. Pierwszy język miłości. Oczywiście kolejność nie jest istotna. To są wyrażenia afirmatywne. To są słowa. To są ciepłe słowa. To jest nie tylko mówienie, że cię kocham,
to jest też mówienie o tym, że jesteś ważny, ważna, albo że coś dobrze robisz, albo że bez ciebie to nie byłoby tak samo, albo że zauważam jakieś postępy, albo że widzę twoje mocne strony, albo że coś jest szczególnego. To są słowa generalnie, tak? To są rozmowy, ale to są ciepłe słowa, które ja odczytam, jak ty będziesz je na mnie kierować, to ja to odczytam jako kochasz mnie. Widzisz mnie, zauważasz mnie i kochasz mnie. To jest pierwszy język miłości. Wyrażenia afirmatywne. Ciepłe słowa. Drugi język, jakim można się posługiwać, okazując miłość, to jest według Chapmana dobry czas. Dobry czas. Czas spędzany razem. I to nie musi być robienie jakichś nie wiadomo jakich fikołków, chociaż te randki, o których mówimy sobie tu czasem na podcaście, czy takie jakieś eventy, wydarzenia, o których czasem piszesz, czy pisze ktoś do mnie, w komentarzach czy wiadomościach, wspólne robienie czegoś, czyli no właśnie na przykład restauracje, wycieczki, teatry, kina, spacery, domowe randki, wspólne wyjazdy, takie coś, to jest ten dobry czas, ale też czas, który jest poświęcony na rozmowę, po prostu na rozmowę. I teraz jak ja wiele razy rozmawiam z parami, czy tutaj też na podcaście to mówię, głupie kurcze picie razem rano kawy albo herbaty. To jest dobry czas. To jest super ważny, dobry czas. Zapytaj się swojego partnera, partnerki albo współmałżonka, czy współmałżonki, czy to ma dla niego znaczenie. Gdy znajdziesz czas na wspólną z nią kawę czy herbatę w ciągu dnia. Zapytaj o to. I bardzo uważnie zobacz, jak ta druga strona reaguje. Dobry czas. Wspólny czas. Nawet jeśli to nie jest twój język miłości, czy język miłości twojego partnera, no nie bardzo związek może się obyć bez wspólnego czasu. To jest coś, co spaja. Musowo. Trzeci język. Przyjmowanie podarunków. I tu zaczyna się robić to właśnie, o czym wspomniałam przed wymienieniem tych języków miłości. Kiedy można by zacząć robić takie rozróżnienie, nie? Takie dobre języki miłości i takie złe języki miłości. Takie egocentryczne, takie na daj. Ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Po prostu są ludzie, którzy w tym takim byciu obdarowywanymi dostrzegają miłość. W tym sensie, że pamiętałeś o mnie, czy pamiętałaś. Wiesz, co lubię. Wiesz, co jest dla mnie istotne. Lubią na przykład takie niespodzianki. Nie? Lubią jakieś takie drobnostki, bo kurczę, my nie mówimy o skarpetkach za 5 dych albo o bukiecie kwiatów co drugi tydzień. My mówimy o, wiesz, o takich drobiazgach, które na przykład, nie wiem, po drodze znajdziesz, nie wiem, urokliwą roślinkę albo kamyk, albo na przykład kupisz, nie wiem, ciastko, nie wiem, rurkę z kremem na osłodę środy, nie? Niefajne? Nawet jak to nie jest twój język miłości, nie wydaje ci się to fajne? Kurde, ja tam bym chciała. Czwarty język miłości to są drobne przysługi. To są drobne gesty. To jest trochę z tego przykładu, który ci na początku powiedziałam o tym nieporozumieniu. No przecież tyle robię. Jeżeli ktoś mówi takim językiem miłości, to jest osoba, która na przykład, no właśnie, ogarnia sprawy związane z twoim autem. Znaczy, wróć, jeżeli
twój partner albo partnerka, czy mąż, czy żona mówi tym językiem miłości, w ten sposób okazuje, to będzie to właśnie na przykład poprzez takie gesty, że ogarnie ci kwestie związane z autem, z tankowaniem, zadba o dom w takim sensie, że nie wiem, węgiel na zimę będzie kupiony, czy tam gaz, nie? Czy na przykład wyrzuci śmieci, chociaż to jest powiedzmy twój domowy obowiązek, albo to są drobne gesty, wiesz, drobne rzeczy, drobne przysługi. I tutaj jest takie coś, ja sobie zapisałam proszenie się. I to proszenie się, co prawda dotyczy w zasadzie każdego z tych języków miłości, ale tutaj jakby dla mnie mocno wybrzmiewa. Słuchaj, o co chodzi. To jest coś takiego, że robisz te drobne gesty, przysługi z własnej inicjatywy. To jest jakby twój pomysł. I wtedy ta osoba, która potrafi to odczytać, dla której to jest ważne, dla której to jest dowód miłości, dla niej to jest zajebiście ważne. Że ty to sam albo sama, że ciebie nie trzeba było prosić. Bo teraz, jeżeli dla kogoś najważniejszym językiem miłości są drobne przysługi, a za to musi tą drugą osobę, z którą jest w związku, o wszystko prosić. Oczywiście o wszystko to jest cudzysłów, ale o te rzeczy, które są dla niej ważne. Na przykład, żeby teraz on zajął się dzieckiem. Albo żeby ona, nie wiem co, żeby zrobiła tam rzecz X, nie? Żeby wzięła tam pod uwagę, że on nie lubi na przykład, jak jest bałagan w kuchni, powiedzmy, na wieczór, nie? I nie wiem, i ona potem wszystkim tam ogarnia. Jak trzeba prosić o te drobne gesty, to dla osoby, dla której to są dowody miłości, to jest tak, jakby prosić o miłość. To strasznie jest frustrujące i może być też w odbiorze upokarzające. Sporo ostatnio miałam takich historii, które usłyszałam, gdzie osoby w związku, w relacji czują, że muszą się prosić. Nie prosić o, ale wręcz prosić się. Nie mogą się doprosić, muszą się prosić o rzeczy, które dla nich są albo jakąś taką oczywistością, są no właśnie dowodem na miłość. Dowodem, że tą drugą stronę obchodzą, że są ważni dla niej, że są kochani. Bardzo to jest przykre. W ogóle to takie proszenie się, może to jest w ogóle temat, nie wiem, tak sobie teraz myślę, na jakiś oddzielny odcinek, nie? Że ja z jednej strony powtarzam i tutaj na podcaście i z parami, i z osobami, że trzeba mówić, czego się potrzebuje, nie? Trzeba zadbać o to zaspokojenie swoich potrzeb, trzeba to mówić. Ale wiem, że jest taka granica, za którą to już jest, kurczę, poniżej mojej godności. Poniżej mojej godności, żeby kolejny raz prosić się o. I albo robię to kolejny raz, bo w sensie muszę robić to kolejny raz, bo nie wiem, kurczę, to nie jest, w mojej głowie to brzmi, a w uszach tej drugiej osoby to już tak nie brzmi wyraźnie. Albo to jest mój język miłości i ja czuję, że nie mogę bardziej prosić o miłość. Takie myśli. Mam nadzieję, kurczę, że nie chaotycznie, ale tak mi się teraz takie wyrodziło. I piąty język miłości, którym jest dotyk. Dotyk. I teraz ten dotyk, wiesz, to nie jest tylko dotyk seksualny. To jest też taki dotyk, o którym ja czasem mówię w przelocie, nie? Potarcie pleców, rozmasowanie ramion, dotknięcie włosów, takie nawiązywanie kontaktu. Niesamowite jest, że w związkach, które są już długo, trwają, może być tak, że długo nie ma dotyku. Że jesteśmy razem, żyjemy razem. Mamy to wspólne gospodarstwo domowe, ale nie ma między nami dotykania takiego czułego.
Jeżeli dla kogoś to jest taki dotyk miłości, taki dotyk to jest dowód miłości, to jest głód przepotworny, przepotworny. Tu też ważna jest inicjatywa. Nie? Tak jak właściwie przy wszystkim tym. Jeśli chcesz, żeby druga strona poczuła się kochana, to każdy gest, który wypływa z twojej inicjatywy, o które nie trzeba cię było prosić, czy to dobre słowo, czy ten dotyk, czy ta przysługa, czy na przykład te słowa, to jest po prostu jak, wiesz, jak paliwo, jak napełnianie baku. Na pustym się nie pojedzie. Tak by the way, Gary Chapman w tej swojej książce proponuje właśnie takie fajne rozwiązanie na te sytuacje, kiedy nie wiemy, na ile ta druga osoba czuje się kochana, albo jak możemy sobie nawzajem tę miłość okazywać. Tam jest taka gra, nie gra, taka propozycja rozmowy a propos właśnie napełniania sobie zbiorników na miłość, czy baku z paliwem. To dobre jest, przyznam, dobre. Czy język miłości jest ważniejszy? Mój czy twój? W jakim języku miłości powinnam ja mówić, ja oczekiwać, odbierać? Wiesz, jakby symptomatyczne jest to, że ta książka Pięć Języków Miłości to jest w większej części poświęcona odkrywaniu języka miłości twojego partnera, partnerki, męża, żony, niż twojego komunikowania drugiej stronie, jaki jest twój język miłości. To jest takie ciekawe. I teraz to nie chodzi o to, że masz się poświęcać. I masz oczywiście, Boże, w ogóle słyszę w głowie te głosy. No jak zwykle wszystko się musi sprowadzać do tego, żeby obsługiwać jego, ją. I wiesz, dokładnie, u mnie w głowie teraz mam taką karuzelę z komentarzy na Instagramie. No pewnie oczywiście wszystkie kobiety by tylko chciały, żeby po prostu je mąż wachlował i nie wiadomo jak skakał wokół nich. One jak będą miały ochotę, to go nagrodzą. Jedna strona medalu, druga strona medalu. Oczywiście wszystkie kobiety muszą ustępować mężczyznom, bo patriarchat się jeszcze nie skończył i najlepiej to w ogóle kuchnia, jak to jest po niemiecku, Kirche, zdaje się, tak? No. I jeszcze jaśnie pana obsłużyć w nocy, żeby mu na pewno dobrze było. Jesus. Strasznie to jest smutne. Miłość to jest czasownik. Paradoksalnie. Kochać. Kochać to jest dla drugiego, wiesz. I jeżeli tobie się uruchamiają jakieś takie rzeczy, kiedy tego słuchasz, że musisz kogoś obsłużyć, albo że fajnie, fajnie, ale ma być porówno, albo najpierw to on, ona ma zacząć, a dopiero wtedy ty się może tego, możesz się poświęcić albo dać coś od siebie, to gdzieś tam choruje coś. Choruje. Choruje ci może relacja. Może w środku masz jakieś takie zranienia, które mają wpływ na twoje małżeństwo. Może oczekujesz czegoś, czego nie możesz dostać, bo musisz sobie samemu dać. Dawajcie, a będzie wam dane. Nie? Dawajcie, a będzie wam dane. Jeżeli nie dostajesz, jeżeli dajesz, 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 a nie dostajesz. Cóż, Gary Chapman daje ci odpowiedź w swojej książce na to, co z tym zrobić. A nie wiem, czy ci będzie to pasować, ta odpowiedź, ale daje odpowiedź. Daje odpowiedź na to, co robić, kiedy ona nie reaguje. Ty mówisz tym językiem miłości, a nie ma reakcji. Na terapii zapytałabym cię, po czym poznasz, że reaguje. W książce znajdziesz tam jakieś podpowiedzi na ten temat. Przestrzegam przed manipulowaniem. Jeśli robisz coś po to, żeby osiągnąć jakiś cel dla siebie, a nie okazać miłość. Znaczy, rozumiem, że celem dla siebie będzie taki, że na przykład
no związek twój zyska, a zatem i ty. No to spoko, nie? Ale jak oczekujesz, że coś ugrasz, załatwisz dzięki temu, że się przestawisz na ten język miłości drugiej osoby, to po pierwsze to jest słabe. A po drugie to się czuje. To się czuje. To się wyda. I będzie bieda. Nie? Słuchaj, nie będę ci spoilerować wszystkiego. To jest naprawdę książka, która jest tania jak barszcz. Możesz ją mieć z antykwariatu. Nie zapłacono mi za jej polecanie. Naprawdę, trust me. I warto ją mieć. I tam na końcu są testy. Testy. Dla ciebie, dla tej drugiej strony. Jaki jest twój język miłości? Można sobie to zrobić samemu. Można to sobie zrobić razem. Można o tym sobie pogadać. Można zaczarować relacje. Można odczarować relacje. Można siebie poznać. Można z tego zrobić sobie nowy start. Mamy dzisiaj końcówkę sierpnia. Dzisiaj możesz z tego zrobić taki użytek, że wystartujesz z wrześniem, jak z nowym styczniem. Wiele osób tak ma, zwłaszcza jak ma dzieci i te szkoły i tak dalej. Ale może słuchasz tego podcastu później z jakąś inną datą. Naprawdę wszystko jedno. Wystartować możesz zawsze. Nie musi być poniedziałek. Nie musi być pierwszy dzień miesiąca. Zrób coś inaczej. Zrób coś inaczej. Nie znasz tych języków? To poznaj. Poznaj siebie. Poznaj tą drugą osobę. Bardzo mocno trzymam za ciebie kciuki. Naprawdę jestem przekonana, że to zadbanie o swój związek jest nie tylko dbaniem o siebie i o tą drugą osobę, z którą jestem w związku. To jest zadbanie o całą atmosferę, która jest w domu, a zatem też zatroszczenie się o swoje dzieci. To jest atmosfera, jaką one oddychają. To jest przykład, jakim one nasiąkają. No, także tak. Widzimy się. Widzimy się na spotkaniach, widzimy się w newsletterze, widzimy się na Instagramie, na Facebooku i tutaj, gdzie tylko ci wygodnie. Jeszcze raz kciuki trzymam. Uściski serdeczne. Pa, pa.